Robaczki, chciałem dzisiaj pogadać trochę o ślubach plenerowych, dlatego postanowiłem ruszyć się z domu i jesteśmy w plenerze. Przyznam się Wam szczerze, śluby plenerowe to mój ulubiony rodzaj ślubów. Może dlatego, że to są tak naprawdę jedyne śluby, w których sam uczestniczę i pomagam trochę młodym parom w ich organizacji, no bo wiadomo, w kościele są od tego inni ludzie. W urzędzie też. Natomiast no, powiedzmy, że ślub plenerowy to wszystko to, co się nie dzieje w kościele i nie dzieje w urzędzie i dzieje się gdzieś w jakimś zaplanowanym miejscu, tam gdzie młoda para sobie wybrała. Nieważne, czy dzieje się to pod dachem, okej, wtedy to nie jest plener, czy pod chmurką. Dzisiaj trochę wieje, mam nadzieję, że nie będzie tego strasznie mocno słychać w mikrofonie. Ślub plenerowy daje Wam olbrzymią możliwość tego, żeby zaplanować go i zrealizować tak, jak Wam się marzy, tak, jak Wy byście chcieli. Nawet jeśli jest to ślub urzędowy, bo tam też jest przestrzeń do tego. Można wziąć urzędnika i z nim mile porozmawiać. Myślę, że bycie miłym zawsze działa. I nie sugeruję tutaj żadnych łapówek, bynajmniej, mówiąc, że miłym, po prostu miłym. I powiedzieć, panie urzędniku, panie urzędniczko, my nie chcemy 5-minutowej, szybkiej ceremonii. My chcielibyśmy jakby w tym miejscu, które piękne stworzymy, spędzić trochę więcej czasu. A może tak goście będą czekać przy fajnej muzyce na nas. Tutaj nam DJ pomoże na przykład. My przyjdziemy przy jakiejś dobrej muzyce, przy kawałku, który chcielibyśmy się przy którym chcielibyśmy się pojawić, który jest dla nas ważny. Może ktoś z gości zabierze głos, zaplanujemy, świadkowie coś powiedzą, my coś powiemy, podziękujemy gościom za to, że przyszli, nadamy temu trochę splendoru, tak? Może zacytujemy ulubiony wiersz, może powiemy własne przysięgi, zanim przejdziemy do tej formułki oficjalnej. I większość urzędników powinna na to pójść, nie tylko dlatego, że my im płacimy, to są urzędnicy i powinni pracować dla nas, ale dlatego, że jeśli się to wszystko wyjaśni, to powinno być dobrze. Po zakończeniu, po wypowiedzeniu tych słów przysięgi urzędowej, po podpisaniu dokumentów, też wcale nie musimy kończyć jeszcze. Można jeszcze coś powiedzieć, można jeszcze coś dołożyć, można jeszcze coś podkręcić. I do tego na maksa zachęcam, żeby wycisnąć z tego jak najwięcej. Jestem DJ-em, więc kwestia muzyki jest dla mnie zawsze ważna. I pamiętajcie, że są tak naprawdę 3, może 4 muzyczne momenty, o których możecie pomyśleć. Przede wszystkim muzyka, przy której goście na Was czekają. Jeśli chcecie, żeby to był klimat sielankowy, niech to będzie coś sielankowego. Jak ma być elegancko, niech to będzie coś z muzyki klasycznej. Jak ma być alternatywnie, to niech będzie coś rockowego, przy czym się będą dobrze bawić. Już gdzieś tam tupiąc nogą pod stolikiem. Bardzo fajny moment to jest to, kiedy młoda para się pojawia. Czy to wtedy, kiedy pan młody przychodzi sam, może być jakaś piosenka, żeby jemu też coś pozwolić tutaj zagrać. Później pojawia się panna młoda, najczęściej osobno, prowadzona przez rodziców, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście przyszli razem przy jakimś swoim ulubionym kawałku. No później tak, warto wyciszyć, warto pozbyć się muzyki na chwilkę po to, żeby każdego było doskonale słychać, jak on tam mówi, tak, czy urzędnik, czy wy. A później na koniec, w momencie, w którym podpiszecie dokumenty i w którym zostaniecie ogłoszeni mężem i żoną, chociaż tej formułki oczywiście nie ma w polskich ślubach i jest ona zapożyczona, no to jak najbardziej wtedy też można czymś fajnym podkreślić ten moment muzycznie. Jakie to były rzeczy do tej pory? Zdarzało mi się grać I Feel Good Jamesa Browna, kiedy panna młoda wrzucała ręce w górę, machała kwiatami i bardzo, bardzo się cieszyła. Zdarzało mi się grać coś bardziej nastrojowego, na przykład I Put a Spell on You. Czyli każdy, kto zna trochę angielski, wiedział, że to jest dobry timing, to jest dobry kawałek w tym momencie. Ale tak naprawdę tam może być wszystko. I później co? Później goście do Was podchodzą, zaczynają składać Wam życzenia i też warto, żeby muzyka temu towarzyszyła już, zaczynając tak naprawdę przyjęcie, imprezę. Czyli co? Czyli potrzebne jest Wam nagłośnienie w tym miejscu. Ono nie musi stać zaraz koło Was i psuć wyglądu pięknego miejsca, które przygotowaliście. Może stać gdzieś z boku. Natomiast zapytajcie swoją kapelę, swojego DJ-a o to, czy Wam w tym pomoże. Może miejscówka ma nagłośnienie. Czasem korzystają niektórzy z nagłośnienia na baterie. Ale profesjonalny sprzęt nie działa w ten sposób i warto zatroszczyć się o prąd w okolicy. Więc jeśli miejsce, które wybraliście, jest daleko od zabudowań, to porozmawiajcie wcześniej z salą i poproście ich o
kilkudziesięciometrowy przedłużacz, albo dłuższy, albo powiedzcie to po prostu kapeli. Nie liczcie, że ktoś wozi ze sobą 300 metrów przewodu z prądem. To jest oczywiście ani niepotrzebne w 99% przypadków DJ-owi czy kapeli, ani nie jest to wygodne. Także o to się zatroszczcie. Na pewno warto, żebyście skorzystali z mikrofonów, więc poproście o to swoją kapelę albo swojego DJ-a. I jedna moja rada, zapytajcie się, jak z tych mikrofonów korzystać. Nie tylko gdzie się je włącza i wyłącza, tylko jakiś mic check można zrobić wcześniej, spróbować, czy ten mikrofon powinniśmy trzymać blisko ust, czy daleko. Jeśli sami siebie słabo słyszycie z głośnika, to po prostu bliżej albo głośniej. A nie myślcie, że to się po prostu samo nagle uratuje. Fajnie, żeby po prostu wszyscy słyszeli, bo z mojego doświadczenia wynika, że kiedy goście nie słyszą, o czym wy tam mówicie z przodu, bo decydujecie się na nieużywanie mikrofonów, to oni się nudzą z tyłu. A że nie nawykli do słuchania o miłości, szczególnie ci polscy goście, to zaczynają gadać i przeszkadzać. Uciszanie kogokolwiek w tym momencie jest niefajnym pomysłem, więc lepiej, żeby po prostu było słychać was, żeby oni mieli na czym skupić swoją uwagę i nie myśleli, żeby teraz komentować to, co wy robicie i to, co się tam dzieje, tylko po prostu skupieniu słuchali, najlepiej we wzruszeniu albo w radości i towarzyszyli wam dalej w tym momencie. Jeśli macie problem z waszym urzędnikiem, jeśli on nie chce iść wam na rękę, jeśli jest marudny, a wy byście bardzo chcieli mieć ślub taki, jak sobie zamarzyliście, albo są jakieś inne powody, dla których nie możecie zrobić tego ślubu w plenerze w tym momencie, w którym byście chcieli. Bo na przykład wiem, że niektóre urzędy bardzo dużo robią problemów z terminem. Mówią, my robimy 2 razy w miesiącu śluby plenerowe. I już nie ma na 3 lata do przodu zajęte. Inny urzędnik powie, ale w czwartki to nie ma mowy. Albo w środę, albo w niedzielę, coś tam, nie ma mowy. Czy cokolwiek innego. Albo po prostu widzicie, że jego podejście to nie jest to podejście, które wy byście chcieli. Chcielibyście, żeby ktoś z pasją, miłością, zaangażowaniem poprowadził wam tą uroczystość. No to są dwie możliwości. Obie nazywają się ślub humanistyczny, tak? Czyli idziecie do urzędu, załatwiacie te sprawy wcześniej albo później, natomiast na swój ślub plenerowy zapraszacie albo kogoś, kto jest w tym dobry, czyli kogoś, kto takie śluby prowadzi zawodowo, a ja znam co najmniej 2 takie firmy i obie są naprawdę bardzo spoko. Jak do mnie napiszecie, to chętnie polecę. Natomiast druga możliwość to poproszenie kogoś z waszych przyjaciół. Może macie kogoś, kto jest wam bliski i kogoś, kto jednocześnie nie boi się wystąpień publicznych. Kogoś, kto będzie chciał wam w tym pomóc i poczuje w tym wyzwanie, a nie smutny, ciężki do spełnienia obowiązek. Tak czy siak, ślub humanistyczny to wszystko to, o czym wcześniej mówiłem, tylko trochę mocniej, tak? Tam jest jeszcze więcej przestrzeni na zrobienie wszystkiego po swojemu. Tam nikt nie narzuci wam żadnej formułki, a tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, papiery są ok, gdzieś tam może i ważne, no tak, sprawy podatkowe i inne takie w ogóle. Natomiast najważniejsze jest to, że przysięgacie sobie w gronie przyjaciół. Tym, czego nie wolno nam ignorować, jeśli chodzi o śluby plenerowe, to pogoda. Ona ma wpływ, nie czarujmy się, ona ma wpływ na to, jak to będzie wyglądało. Natomiast absolutnie nie bójcie się pogody, nie bójcie się deszczu. To mogę wam powiedzieć. Nie bójcie się deszczu. Deszcz w Polsce wcale aż tak często nie pada. Śluby plenerowe są mega, mega popularne na Wyspach Brytyjskich, a tam pada zdecydowanie częściej niż u nas. A co jeśli akurat tego dnia pogoda się wkurzy i będzie padało? Bierzemy parasole. Albo wymyślamy coś innego. Jeśli już naprawdę nie da się tego zrobić w ten sposób, jak zaplanowaliśmy, to kombinujmy. Parasole, może jest jakiś daszek. Mieliśmy taką sytuację kiedyś na przepięknym plenerowym ślubie w Nowym Sączu, że para młoda stała tam, gdzie miała stać, przy pięknej, wykonanej przez pannę młodą makramie, z mikrofonem i swoimi świadkami i urzędnikiem, urzędniczką i parasolami. Natomiast goście byli od nich oddaleni o 30 metrów, stali na podwyższeniu przy samej sali, na takim balkonie, tarasie sali pod daszkiem, gdzie tam był głośnik mój i oni wszystko słyszeli, co się dzieje, patrzyli na to i moim zdaniem to dodało jeszcze więcej magii temu wydarzeniu i to było super. Innym razem była straszna burza i wszyscy weszliśmy do sali. Młoda para stanęła w drzwiach sali, więc była tak prawie, że w środku, prawie, że na zewnątrz. Zmieniliśmy trochę muzykę i było dużo burzowych piosenek i deszczowych piosenek tego dnia. I to też moim zdaniem było fajne i jak oni odchodzili przy akompaniamencie Riders on the Storm, od tego stołu, od tego kobierca, no to było bardzo fajne.
Jeśli wieje tego dnia, to postarajcie się o coś ciężkiego, czym przytrzymacie dokumenty stojące na stoliku. Jeśli tego dnia jest, jeśli to jest dzień, gdzie można przewidywać, że będzie bardzo, bardzo gorąco, bo na przykład planujecie swój ślub w lipcu albo w sierpniu, to pomyślcie, czy gdzieś w okolicy nie ma zacienionego miejsca, a jeśli nie ma, to pomyślcie, czy może nie jest dobrym pomysłem zrobienie tej ceremonii po prostu odrobinkę później. Nie o 15 czy 16, może bardziej o tej 17, może odrobinkę później, tak? Żeby nie było palącego słońca, które tak naprawdę będzie niszczyło was, makijaż i wszystko, tak? To nie znaczy, że macie się umawiać z gośćmi na późną godzinę. To możecie ich zaprosić wcześniej, napić się z nimi drinka i powiedzieć, widzimy się wszyscy o 18 na tamtej polanie. Dobra. To tyle chciałem powiedzieć o ślubach plenerowych. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, chcecie zasugerować mi temat kolejnego filmiku albo chcecie się ze mną pokłócić, komentujcie. No i zachęcam też do tego, żebyście zasubskrybowali ten kanał. Będziecie dostawać dużo różnych fajnych albo czasami mniej fajnych rzeczy ode mnie. Bajo. Dzień dobry. Dzień dobry. To gdzie Państwo mieszkacie? Ten pierwszy. Aha, ten taki duży, fajny taki. A biegałem tam w okolicy, tam fajnie się biega w tej okolicy. A ja tu biegam właśnie, dobiegam do kostki i sobie wracam. A ja mam tam w otoku pierwszy przy boisku, więc tu mam taki. A, no jest przestrzał.